Dzień dobry Państwu, wszemi wobec w dniu 11 lipca 2023 roku. Wita kapitan Lisowski i mój dzisiejszy gość, pan doktor Dariusz Maternak. Dzień dobry. Witam. Panie doktorze, już raz się widzieliśmy, rozmawialiśmy o pewnych ciekawych aspektach, których pan też intensywnie pilnuje, obserwując sytuację na wschodzie. I w związku z tym mam do pana dzisiaj kilka pytań w obszarze, który w jakimś stopniu wszystkich nas interesuje i dotyczy, bo chodzi o bardziej społeczny zakres skutków tej wojny, tam na Ukrainie i wśród Ukraińców, a tych mamy u siebie sporo, więc coś dotyczy też nas w Polsce. W związku z tym, jeśli się będzie podobało, to zachęcam wszystkich do lajkowania, komentowania, subskrybowania mojego kanału, do obserwowania mediów społecznościowych pana doktora, do dawania rady z reklamami, do wspierania mojego kanału. A teraz przejdźmy do tych pytań. W sumie mam maksymalnie cztery pytania, które no, wyczerpią nam chyba jednak całkiem sporo czasu, ale mam nadzieję, że w interesujący sposób. Panie Dariusz, sytuacja społeczna na Ukrainie teraz, po półtorej roku prawie że wojny. Jak pan to ocenia? Stabilnie, można tak powiedzieć. I mimo wszystko stabilnie. Co by się co by nie mówić, to na pewno jest jakiś już samo w sobie to, że to jest stabilnie, nawet jeśli jest ciężko. Ze względu na to, że no, toczy się jednak wojna, tak? Toczy się wojna i już trwa te kilkanaście miesięcy, te prawie półtora roku. Faktycznie no, w sierpniu to będzie dokładnie chyba minie półtora roku, jeśli dobrze w tym momencie liczę. No to to, że jest jednak ta stabilność, no to jednak jest duży sukces. Duży sukces i jest to kwestia, no sukces na pewno ukraińskiego społeczeństwa jako takiego, jako całości, że mimo wszystko, mimo tego, mimo zniszczeń, mimo ofiar, jakie ponosi państwo ukraińskie, jakie ponosi społeczeństwo, jednak ta sytuacja jest stabilna. W tym momencie w zasadzie poza tymi terenami bezpośrednio dotkniętymi działaniami wojennymi, czyli tymi kilkoma obwodami, ługańskim, donieckim, zaporowskim, chersońskim, i poza tym obszarem bezpośrednio przylegającym do linii frontu, w zasadzie no, można powiedzieć, że to państwo funkcjonuje prawie normalnie. Prawie, no bo cały czas po pierwsze toczy się wojna, więc to powoduje takie, a nie inne konsekwencje społeczne, choćby właśnie te straty, o których mówimy, no to jest takie najbardziej odczuwalne. Z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Ukrainy, no to poza tą sytuacją, można powiedzieć, gospodarczą, że ona nie jest łatwa, sytuacja ekonomiczna nie jest łatwa też na pewno. No w zasadzie można powiedzieć, poza tymi konsekwencjami takimi jak straty, jak brak możliwości opuszczania kraju dla osób w wieku mobilizacyjnym, dla mężczyzn w wieku między 18 a 60, no to w zasadzie tym, co przypomina niejako o tym, że toczy się ta wojna, to są te alarmy przeciwlotnicze, które co jakiś czas z mniejszą lub większą częstotliwością się pojawiają. Czasem to jest raz w tygodniu, czasem to jest dwa, trzy, cztery razy w tygodniu, czasami nawet to jest kilka razy w ciągu jednego dnia. Na przykład dzisiaj to było przynajmniej dwa razy w ciągu ostatniej doby, co było spowodowane akurat dzisiaj w zachodniej części Ukrainy, na przykład wylotem samolotów MiG-31 nad terytorium Rosji, a wiadomo, te samoloty mogą przenosić pociski typu Kinjal, więc wówczas z automatu jest ogłaszany alarm do całego kraju. No i ta względna stabilność, przerywana tymi alarmami, czasami ostrzałami, jak choćby niedawno we Lwowie, z tragicznymi skutkami, no to jednak jest, jakby nie patrzeć, mimo wszystko moim zdaniem sukces Ukrainy, pokazujący jednak sporą odporność tego społeczeństwa. Aczkolwiek wiele osób powie, że ta stabilność jest na koszt pana, mój, no bo tak, Amerykanie za to płacą, dając pieniążki, Unia Europejska za to płaci, dając pieniążki. Polska sama osobno też dawała jakieś środki, już nie mówiąc nawet o dotacjach sprzętowych, więc to też jest takie, to nie jest na ich koszt. Fakt. Trzeba powiedzieć, że mniej ludzi ma w tej chwili pracę, bo wiele zakładów pracy nie jest funkcjonować obecnie, więc ludzie na
na Ukrainie żyją bardziej ubogo w tej chwili, to na pewno. Pracy nie mają. Migracja objęła miliony osób. Podobno według ostatnich obliczeń na Ukrainie, na terenach kontrolowanych przez armię rządową jest około 29 milionów tylko mieszkańców. A gdzie liczba prawie 40, czy ponad 40 z roku 2021 z listopada. Potężna różnica. To jest skala uchodźstwa, skala migracji, jaką po części wymusili Rosjanie, skala zaboru terytoriów, na których też mieszkała odpowiednia ilość ludzi, no to jest naprawdę tąpnięcie demograficzne w tym wypadku. Tak, to prawda. Czy około 40, być może tak, w 2000 chyba spotkałem się z takimi danymi, że bodajże na początku 2022 roku, czyli tuż przed wojną, ta liczba ludności na Ukrainie takiej stabilnie tam pozostającej, to było około 35 milionów mniej więcej. Teraz no, różnie się to ocenia, ten odpływ uchodźców ocenia się na kilka milionów, na sześć, faktycznie na około być może 6 milionów, może nawet trochę więcej, trochę mniej. Nie do końca wiadomo, ile osób tak naprawdę powróciło, bo wiadomo, że kilka milionów wyjechało, wiadomo, że część z nich powróciła. Na przykład część analiz mówi o tym, że do Polski wjechało 4, nawet do 5 milionów osób. Z tego przynajmniej mówi się, że około połowa powróciła już na Ukrainę, ta druga połowa, 2-2,5 miliona około jest cały czas pozostaje na terytorium Polski. Tyle, to mniej więcej no się to stało. Ja mam troszeczkę inne dane, że z tego, co nie wróciło na Ukrainę, u nas zostało między 1 000 000 a 1 300 000, a reszta poszła na Niemcy. No to już pewnie zależy, kto jak liczy, jaka metodologia w tym momencie jest liczona. No to są tego. Akurat dane też ze Straży Granicznej, gdzie oni notowali, ile przekraczało tego wszystkiego właśnie granicę polsko-niemiecką, bo w jakimś stopniu to było monitorowane. To samo Niemcy mniej więcej dawali. No ale na pewno, tak czy inaczej, czy to będzie w tym momencie, no tak łatwo nam powiedzieć, milion w tą, ale faktycznie tak, ten ubytek demograficzny, on jest olbrzymi i faktycznie jest on olbrzymi i już teraz to powoduje problemy, a jeszcze większe problemy to może spowodować w momencie, kiedy wojna się, czy to się zakończy, czy to będziemy mieli jakąś pauzę w tych działaniach wojennych. Bo tak na marginesie, szczerze mówiąc, to ja niespecjalnie wierzę, żeby ta wojna się miała szybko zakończyć i żeby miał nastąpić jakiś trwały pokój. Ale to tak jakby tutaj na marginesie... Powiem szczerze, w trwałość pokoju pomiędzy Rosją a Ukrainą, jeżeli Rosja naprawdę mocno nie oberwie, to nie wierzę. No ja podobnie. Także. Oni muszą stracić wystarczająco dużo zabitych i dużo sprzętu, żeby musieli się wziąć za siebie, co zajmie im czas. Tak, zdecydowanie ja tutaj się zgadzam. I teraz to zostaje wtedy tylko pytanie, czy to będzie 3, czy 5, czy 10, czy więcej lat, zanim oni się pozbywają. No jeżeli mieliby w takim racjonalnym tempie jak dotychczas, okradając swoją gospodarkę i ekonomię ze środków, które będą dawać na armię, no to jednak około 10 lat, ja szacuję. No to już nieźle. To jest perspektywa, w której my możemy sobie odpowiednio pozwolić na to, żeby rozbudować nasze siły zbrojne, zdolności obronne i teraz to już koniecznie trzeba o tym mówić, zdolności odstraszania. Zdecydowanie. Dobrze. Oprócz tego jeszcze tam jest kwestia struktury, struktura wiekowa. I w tej chwili gros obywateli mieszkających, pozostających na Ukrainie, to są niestety obywatele 55, 60 plus. I to jest bardzo niepokojące, bo no, kwiat młodzieży, powiedzmy, że młodzież niby się liczy do 35 roku życia i oraz dojrzałych, no niestety jest w wojsku. Część z tego niestety zginęła, część jest ranna w różnym stopniu. Ubytek na pewno w strukturze demograficznej tym wywołany będzie. Kobiety też walczą, plus jeszcze ofiary cywilne. No to ta struktura wiekowa niestety też nie przemawia na korzyść Ukrainy na przyszłość. No już te dane dotyczące właśnie struktury, czy na przykład liczby urodzeń, tak, już wcześniej one były mało optymistyczne.
Jeszcze się pogorszyły w czasie epidemii COVID-19 przez te 2 lata między 2020 a 2022 rokiem. No a teraz tak, teraz jeszcze ta wojna oczywiście jeszcze to pogorszy, więc w dłuższej perspektywie czasu tak, to jest problem i na pewno on się będzie pogłębiał. On się będzie pogłębiał, im dłużej będzie trwała wojna, tym ten problem będzie poważniejszy. Są takie plany, przynajmniej tak deklarują władze ukraińskie, że jeżeli skończy się wojna, jeżeli będzie odbudowa, mają nadzieję na to, że uda im się przyciągnąć sporą liczbę tych obywateli swoich, którzy wyjechali, żeby ich skłonić do powrotu. Ale to obawiam się, To że nie to jednak będzie nie łatwe. działało. To nie będzie łatwe. Zdecydowanie. Dobrze, to porozmawialiśmy sobie o podstawowych kwestiach demograficznych. No a teraz to, co bardzo mocno interesuje Polaków. Przestępczość, skala przestępczości obecnej. Czy coś o tym wiemy na Ukrainie? Bo to niestety przeszczepianie tego na nasz polski grunt przy tej dużej ilości migrantów, no jest niestety możliwe. Jak pan to ocenia? Tu można się trochę podeprzeć, bym powiedział, danymi właśnie za te ostatnie, mniej więcej za 2022 rok przede wszystkim, bo wtedy są dostępne dane dotyczące liczby przestępstw właśnie w zeszłym roku. I niejako paradoksalnie można powiedzieć, że tych przestępstw jest, jeśli chodzi o przestępczość, to tych przestępstw jest i mniej, i więcej. To znaczy statystycznie jest ich, z tego co pamiętam, więcej chyba o 8% popełniono jako takich, natomiast na to się składa sporo większa liczba przestępstw związanych bezpośrednio z wojną, to znaczy popełnianych, w ogóle jest dużo więcej spraw dotyczących zdrady stanu po prostu, o ile No to było tak. chyba około 200-230 spraw mniej więcej w 2020-2021 i wcześniej, to liczba osób oskarżonych o takie rzeczy to chyba sięgnęła, jeśli dobrze pamiętam, około 1500 czy nawet więcej w 2022 roku. No to jest normalna konsekwencja tego, że toczą się te działania wojenne, też aktywność służb kontrwywiadowczych jest większa, no bo też większa jest aktywność osób, które pewnie współdziałają, współpracują w tym czy innym charakterze z służbami wywiadowczymi przeciwnika. Więc siłą rzeczy też liczba ujawnianych przestępstw jest większa, tego typu. Większa jest liczba przestępstw związanych na przykład z unikaniem służby wojskowej, zwłaszcza w tym momencie, kiedy już zaczęto powoływać osoby z obowiązkiem mobilizacyjnym, to też pojawiła się kwestia unikania właśnie obowiązku mobilizacyjnego i stąd też większa liczba tego typu przestępstw jest. Natomiast, co ciekawe, znacząco spadła liczba przestępstw takich pospolitych, typu włamania, kradzieże, tego typu rzeczy. Tutaj nie pamiętam już dokładnie, którego segmentu to dotyczyło, czy rozbojów, czy kradzieży, ale to był spadek w zeszłym roku aż o 40%. To jest kwestia też tych uwarunkowań wojennych, to znaczy między innymi tego, że mamy godzinę policyjną. Cały Tak. czas na terytorium Ukrainy jest teraz od północy do 5 rano, no, co w znaczący sposób jednak utrudnia osobom, które się tym trudnią, że tak można to nazwać, jednak tą aktywność w tej porze doby, kiedy jest ona po prostu najłatwiejsza. Więc to się przekłada jednak na mniejszą liczbę tego typu popełnianych czynów zabronionych. I co ciekawe, też się spotkałem z taką opinią a propos z kolei przestępczości zorganizowanej, która też oczywiście występuje. I głównym problemem do zeszłego roku Ukrainy i ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości generalnie było to, że znaczna część grup zajmujących się przestępczością zorganizowaną, głównie handlem ludźmi, handlem narkotykami czy handlem bronią na przykład, utrzymywała cały czas kontakty ze swoimi, powiedzmy, nazwijmy to tak, partnerami w Federacji Rosyjskiej. W momencie, w którym zaczęła się wojna i siłą rzeczy zamknięto granice,
no, bo już nie ma granic zależenia frontu, to te grupy na Ukrainie straciły po prostu fizyczną możliwość kontaktu ze swoimi partnerami właśnie w Federacji Rosyjskiej. I to w znaczący sposób podobno wpłynęło na ograniczenie tej aktywności właśnie grup zorganizowanych, które wcześniej współpracowały ze swoimi odpowiednikami właśnie w Federacji Rosyjskiej. Więc to też jest taki skutek uboczny, no, można powiedzieć niejako pozytywny, dość nieoczekiwanie właśnie tej toczącej się wojny. Czyli obawy tutaj w Polsce w związku z tym nie powinny być aż takie. Być może ktoś celowo próbuje wykreować tego typu obawy, ale po tak długim czasie obecności tak dużej rzeszy uchodźców, gdzie właśnie tego skokowego wzrostu przestępczości w Polsce nie było, gdzie zdecydowana większość z tych, którzy byli, pozostawali, włączyli się jak najbardziej w polski rynek pracy i to ten oficjalny rynek pracy, żeby było jasne, a nie na czarno wszystko, działali. No więc możemy mocno uspokoić tych, którzy próbują tu kreować jakąś inbę pod tym względem. To znaczy, te łyżkę, ja bym może powiedział tak, że pewnie tak, ale jednak łyżka dziegciu, a może nawet dwie, żeby się tutaj jednak pojawiły. Po pierwsze, pamiętajmy, że te osoby, które wjechały do Polski po 24 lutego zeszłego roku, to jednak są w większości kobiety i dzieci. Więc mimo wszystko osoby, które rzadko kiedy, zwłaszcza dzieci, miejmy nadzieję przynajmniej, zajmują się działaniami przestępczymi. To po pierwsze. Po drugie, na pewno kiedy wojna się skończy, kiedy znikną te ograniczenia wjazdu osób, mężczyzn w wieku poborowym, to to może nam się troszkę zmienić o tyle, że pewnie też pojawią się osoby, które będą tu wjeżdżać w celach niekoniecznie całkiem uczciwych, czy podjęcia pracy, czy po prostu wrócić do sytuacji trochę do normy. No, tak, były takie numery z tym przyjeżdżaniem tutaj. Prezydent Przemyśla, Wojtek Bakun, mój kolega, mówił o tym, że zdarzały się przyjazdy całych autobusów kobiet, które rzekomo z Ukrainy do Polski, żeby zarejestrować, żeby mogły pobierać tu jakieś świadczenia, tym podobne rzeczy. No, patologie się zdarzały. Bez wątpienia. Polacy No też one umieją pewnie będą. kombinować, tak samo jak Jakiś tam kombinowali. będzie to ma nic. Polacy tak kombinowali w Niemczech i tym podobne, w Anglii. Tak samo kombinowali Ukraińcy tutaj. No niestety. No, taki jest świat, w którym socjal ma duże znaczenie, tak? Jest to jakiś system zorganizowany, do którego może być dostęp. Natomiast nie jest tak źle, jakby co niektórzy chcieli nam wmówić. Teraz rzecz kolejna, no to już jest akurat rzecz ważna, no dla mnie na pewno, jako osoby, której rodzina pochodzi spod Lwowa i rodziny repatriantów, tak, wojennych, 80. rocznica rzezi wołyńskiej i te reakcje, jakie były, i akcje bym to nazwał, czyli wspólna ekumeniczna msza dwóch prezydentów, Polski i Ukrainy, z jednej strony, te symbole wykonane przez nich dwóch, pewne komunikaty, tudzież brak pewnych treści i komunikatów po obu stronach i oczekiwania, w które niestety zostali według mnie wpleceni bardzo pożyteczni i pozytywni ludzie, jak chociażby ksiądz Isakowicz-Zaleski, do którego podpięli się ludzie, którzy w ostatnim czasie zdecydowanie no nie prowadzili działalności propolskiej, w moim rozumieniu tego słowa, ale bardzo chcąc poprzeć księdza Zaleskiego w kwestii pamięci o rzezi wołyńskiej, o tej krwawej niedzieli, no wsparli go, choć to jest dla niego niedźwiedzia przysługa. Jak pan to widzi? No, ja mogę powiedzieć, że tak zacznę może od tego, że po sąsiedzku, no bo ja gdzieś tam spod Tarnopola, że tak powiem. No, moja rodzina dokładnie to Lwów, Pikułowice, Barszczowice, Tarnopol, Chorostków, Czerniowce. No, to w moim przypadku Tarnopol, ale zresztą przed wojną długą moje, że tak powiem, rodzinne strony to jeszcze było województwo lwowskie, co jeszcze czasem można było usłyszeć gdzieś od dziadków te jeszcze 11 lat temu. Natomiast tutaj już, żeby się nie skupiać już jak tutaj na jakichś swoich prywatnych historiach, no to
To generalnie moim zdaniem to, że doszło do tego po dobrych, no, przynajmniej po 10 latach, bo ja to, co to wydarzenie, jakie mieliśmy w niedzielę, czyli to spotkanie tych dwóch prezydentów naszych krajów, czyli Polski i Ukrainy, w katedrze w Łucku, ich obecność w tym miejscu w związku z tą rocznicą, to jest przez wielu moim zdaniem niedoceniany bardzo duży krok naprzód. Ja to widzę w kontraście właśnie do poprzedniej tej okrągłej rocznicy zbrodni wołyńskiej, czyli do 2013 roku, kiedy mieliśmy wówczas prezydenta Komorowskiego, który był reprezentował stronę polską, ze strony ukraińskiej, wtedy jeszcze prezydentem Ukrainy był Wiktor Janukowycz. Tak. Był ktoś na szczeblu wicepremiera, no więc tu widać było, że to jednak nie jest to, że tutaj mamy pewną nierównowagę, że strona ukraińska nie jest gotowa, wówczas nie była gotowa takiej wagi do tej rocznicy przywiązywać, jakiej my byśmy oczekiwali. Wydaje mi się, że to jest przez niektóre osoby, jeśli tak sądząc z komentarzy na mediach społecznościowych chociażby, to jest jednak trochę niedoceniane, że przez te 10 lat, które minęły od 2013 roku, udało się nam doprowadzić do tego, że te uroczystości mają taką rangę, na jaką zasługują, że mają rangę prezydencką, że występują najwyżsi przedstawiciele obu krajów, i występują razem składają w tej formie, w jakiej złożyli ten hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. I dobrze, że to się wydarzyło. Dobrze, tak, że... no ale narzekają niektórzy, że właśnie pewnych słów brakuje, albo że powinny się pojawić. No oczywiście to jest czyjeś życzenie, tylko ktoś ma akurat dostęp do jakiejś tuby medialnej, więc potrafi się rozedrzeć na całą Polskę w tej sprawie, albo ktoś bardzo chce, żeby ktoś taki mógł się rozedrzeć, to jest też druga rzecz. Do tego wszystkiego trzeźwo osądzając, trzeba powiedzieć jedną rzecz. Nie widziałem przez ostatnie półtorej roku prawdziwych, albo raczej nie dało się o tym nic znaleźć, prawdziwych działań ze strony ukraińskiego IPN-u i tych wszystkich instytucji, które mogą się tym zajmować, oprócz odsłonięcia lwów na cmentarzu Orląt Lwowskich, nie widziałem niczego, co można by było poczytać za gest pojednania do współpracy chociażby właściwych służb obu krajów. Czy pan takie coś widział? Te lwy to w ogóle to była inicjatywa władz miejskich, władz miasta, Lwowa. No i tu się od razu pojawią krytycy, że tak, to są ci sami, którzy zrobili rok Bandery we Lwowie, tak? Pewnie tak, no. Ta inicjatywa z tymi ekshumacjami, prace archeologiczne w konkretnej wiosce, oczywiście już, nie wiem, tak naprawdę to jest jakby od razu ktoś na to czekał, inspirowany z Kremla. Tak, to jest fundacja Dworczyka w jednym miejscu, mała sprawa, niewielkie znaczenie. Kurde, no, nikt o tym więcej nie wiedział. O co tutaj chodzi? Jesteśmy w tej sprawie tak przez Moskwę rozgrywani, że aż czasami chciałoby się komuś, kto zbyt mocno garduje w sprawie, naprawdę przyłożyć, żeby wybić zęby, żeby poczekał na normalny czas i normalne działania. Znaczy tu jest kilka kwestii. Faktycznie porozumienie w tej sprawie między prezydentami, znowu na poziomie prezydentów, znowu Zeleńskiego i Dudy, faktycznie o odblokowaniu prac archeologicznych, nie ekshumacji, bo to są dwie różne sprawy. Żeby kogoś ekshumować, to trzeba znaleźć miejsce pochówku. Tak. Te miejsca są nieznane. Więc w tym momencie to, co się niestety u nas dzieje, to jest to, że bardzo posługujemy się, wiele mediów się tym posługuje kwestiami, że zakaz ekshumacji, że tam leżą nasi rodacy, tak jakbyśmy wiedzieli, gdzie to jest, a że strona ukraińska tutaj w sposób nieludzki nie pozwala ich pochować. A to tak nie jest. Chodzi o prace poszukiwawcze, prace archeologiczne,
które nie były prowadzone praktycznie przez ostatnie kilka lat i dopiero wtedy możemy mówić o ekshumacjach. To jest takie drobne rozróżnienie, ale ono jest bardzo ważne. Faktycznie po tym porozumieniu, jakie zawarli obaj prezydenci w 2019 roku we wrześniu, chyba jedno takie miejsce zostało, w jednym miejscu zostały zrealizowane takie prace, dotyczyły one z kolei żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Później faktycznie IPN z polskiej strony składał wnioski w 2020 roku, bodajże w maju chyba i czerwcu, o takie prace. Wtedy był problem z tego względu, że była pandemia COVID-19. Potem zaczęła się wojna. Jedna i druga okoliczność, obiektywnie na rzecz patrząc, one nie ułatwiają tego wszystkiego, co jest związane z pracami archeologów czy ekspertów. Jeśli chodzi o ukraiński IPN, to też tu trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że to nie jest instytucja państwowa, tak jak u nas, tylko to jest po prostu organizacja pozarządowa, która się tą polityką zajmuje, ale to nie jest instytucja państwa, to po pierwsze. Czyli to jest narzędzie polityki, a nie instytucja państwa. Tak. Po drugie, tego nie wiedziałem, przyznaję. Po drugie, zdecydowana większość personelu tej organizacji, w tym kilku moich znajomych, oni obecnie są w wojsku. Oni się po prostu zgłosili do służby wojskowej i oni też się nie mogą jakby zajmować tymi sprawami, bo zwyczajnie są na froncie, a nie prowadzą swojej standardowej działalności. Więc jest tutaj ileś z pewnością takich okoliczności łagodzących. Okoliczności dla strony ukraińskiej, które utrudniają w tym momencie bieżącą realizację tych prac. Chociaż ja osobiście mam nadzieję, że kiedy te okoliczności znikną, kiedy one ustaną, że wreszcie będzie można to wszystko zrobić, będzie można te prace podjąć, zrealizować je i że już nie będzie ze strony ukraińskiej żadnych przeszkód takich tworzonych w jakiś sposób, jak to się mówi, trochę sztucznie, tak? Nie chciałbym powiedzieć, że z jakiejś szczególnie złej woli. Natomiast miejmy nadzieję, że w końcu uda się to zrealizować i to będzie jeden z elementów, który pozwoli nam na zamknięcie jakby tej dyskusji, tej sprawy, kiedy uda nam się ustalić fakty. No bo to jest jakby jedna rzecz, to są faktycznie prace poszukiwawcze i ekshumacje. Kolejna rzecz to są archiwa, to jest praca nad tymi archiwami, które są dostępne także na terytorium Ukrainy, także w Kijowie, na przykład w Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które miałem z kolei okazję odwiedzić kilka lat temu i tam naprawdę są cały czas tomy, grube tomy akt, które jeszcze nie były, przynajmniej te parę lat temu, kiedy ja miałem okazję się z tym zapoznać, które jeszcze nie były badane przez badaczy z Polski. Mam nadzieję, że to się też, jeśli się to do teraz nie zmieniło, to mam nadzieję, że to też się zmieni, że w dalszym ciągu będzie mogło pracować Polsko-Ukraińskie Forum Historyków, czyli ta instytucja powołana dwustronna właśnie dla celów ustalenia ostatecznego faktów i tego, co się tak naprawdę wydarzyło, gdzie, kto za co odpowiada i kto za to ponosi odpowiedzialność, tak żebyśmy mieli tą historię już bez kontrowersji na poziomie faktów, bo fakty są obiektywne, reszta to są interpretacje, ale same fakty obiektywne powinny być możliwe do ustalenia, tak żebyśmy to mieli spisane, ustalone, żeby to nie budziło już większych wątpliwości, żeby nie było też możliwości, jak już słusznie padło tu przed chwilą, grania przez siły trzecie tym tematem w relacjach dwustronnych. No niestety. I takie jeszcze jedno pytanko, taka świeżynka, bo w dniu dzisiejszym rzuciło mi się w oczy informacja o tym, jakoby wywiad szwajcarski popełnił analizę zachowania prezydenta Zełenskiego i doszedł do wniosku, że wzrasta ilość czynników wykazujących, że prezydent Zełenski zaczyna funkcjonować w zakresie, jak to się mówi, władzy autorytarnej. Co pan na to? No, dobroczynienie dyktatorskiej, no bo faktycznie można by było i do tego się posunąć. Tak naprawdę w końcu trwa wojna, a jakby tutaj trochę cytując
cytując pana Wołodyjowskiego, Sienkiewicza, nawet Rzymianie największymi No właśnie. wojownikami będąc na czas wojny władzę w jedne ręce oddawali. Natomiast może to jest kwestia też tego zdjęcia, bo tu się pojawiło się takie zdjęcie właśnie Zełenskiego, pierwszy dzień wojny i 500. dzień wojny, więc może to jest też właśnie kwestia tego. Natomiast tak już zupełnie poważnie. Trudno jakoś zauważyć, przynajmniej ja nie zauważyłem, jakoś tam na bieżąco śledząc to, co mówi prezydent Ukrainy, żeby w jakiś zasadniczy sposób się ta jego retoryka zmieniła. Po pierwsze dlatego, że chyba nawet nie ma takiej potrzeby według mnie, dlatego że w dalszym ciągu Wołodymyr Zełenski się cieszy bardzo wysokim społecznym poparciem. To jest w dalszym ciągu po 1,5 roku wojny, mimo tej trudnej sytuacji, od której zresztą zaczęliśmy tą rozmowę, trudnej sytuacji społecznej, gospodarczej, w dalszym ciągu ponad 80% Ukraińców wyraża do niego swoje zaufanie. Więc To tak też się naprawdę niektórym na jego własnym podwórku musi nie podobać. Oczywiście, to na pewno się wielu nie podoba. Jego konkurentom politycznym sprzed wojny, na przykład choćby Petrowi Poroszence, z pewnością nie jest to na rękę, z pewnością się to nie podoba, ale jednak no, fakty są jakie są. No, w tej chwili on nie ma tak naprawdę realnej konkurencji. Nawet gdyby się wybory prezydenckie odbyły, podejrzewam, jutro, co nie jest możliwe, bo dopóki trwa stan wojenny, oczywiście, dopóki się toczy wojna, trwa stan wojenny, oczywiście nie mogą się odbyć wybory prezydenckie. To jest, o ile dobrze pamiętam, tak samo jak w Polsce, czyli musi minąć 90 dni od momentu ustania stanu nadzwyczajnego, żeby można było zrobić wybory prezydenckie. No to w tym momencie Zełenski by na spokojnie je wygrał pewnie w pierwszej turze bez większego problemu. Jak to będzie w momencie, kiedy te wybory będą przeprowadzone? No, zobaczymy. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby jakoś ustrój Ukrainy się miał zmienić, żeby miało się zdarzyć coś, co by miało sprawić, że Ukraina nagle z demokracji stanie się krajem autorytarnym, dyktatorskim na wzór Białorusi czy Federacji Rosyjskiej. Więc jeżeli są takie obawy, w tej chwili one są jednak chyba trochę na wyrost. Ja bym poczekał mimo wszystko na zakończenie wojny, na to, kiedy zacznie się znowu toczyć normalne życie polityczne i wtedy jakby będziemy widzieć, ale w tej chwili nic na to nie wskazuje, także jeszcze z jednego powodu. Ukraina się cieszy takim, a nie innym wsparciem krajów zachodnich właśnie dlatego, że jest nie bez podstawy zresztą uznawana za państwo demokratyczne, za państwo de facto zachodnie, funkcjonujące według zachodniego systemu wartości, zachodnich zasad ustrojowych. Także dlatego Ukraina otrzymuje takie, a nie inne wsparcie polityczne, wojskowe, gospodarcze i każde inne. Gdyby to był kraj autorytarny czy jakaś republika bananowa, no prawdopodobnie to zaangażowanie Zachodu nie byłoby aż tak szerokie. Więc na ten moment według mnie jednak jest to opinia o autorytaryzmie. Jest ona jednak moim zdaniem trochę na wyrost. No to już mi chyba została tylko jedna taka luźna sprawa. Jak pan ocenia, bo trzeba powiedzieć, mając tak gorącą sytuację, te różne apele Ukrainy, tudzież czasami osobiście Żeleńskiego o pewne sprawy, tak jak teraz te komunikaty w autobusach, którymi jeżdżą przedstawiciele, delegaci na szczyt w Wilnie, jest tam w środku, nazwijmy to reklama, tak? Wy tu rozmawiacie, a tymczasem Ukraina czeka na F-16, tak? Potrafią nie mieć hamulców w swojej dyplomacji. Z drugiej strony Niemcy dogadują się z Ukraińcami w sprawie wspólnych fabryk, żeby coś robić, razem budować, produkować. To samo robią Czesi i Słowacy. Próbujemy również my, ale bym powiedział, że informacje, jakie napływają w zakresie współpracy ukraińsko-polskiej, no albo są jakieś zubożone, albo nie mają takiej wartości jak te, o których mówiłem w przypadku Ukrainy Niemiec, Ukrainy Słowacji, Ukrainy Czech. I jak pan ocenia, jakie są realne szanse Polski na to, by
we właściwej, racjonalnej kooperacji współpracował polski przemysł obronny z ukraińskim, tak aby, no w naszym przypadku możliwe korzyści to są, nie wiem, rakiety samodzielnie produkowane o odpowiednio dużym zasięgu, na przykład przeciwpancerne pociski kierowane, całkowicie opracowane niezależnie od zachodnich lub izraelskich ośrodków badawczych, które dzięki temu byłyby też tańsze w produkcji, byłyby na naszym wyposażeniu. Jak pan te rzeczy ocenia? A, no jeszcze pominąłem umowy Ukraina-Turcja. Bardzo ważne w tym zakresie militarnym. No, ja mam nadzieję, że te informacje to po prostu, one do nas nie docierają w takim zakresie, w jakim to rzeczywiście się dzieje. Mam nadzieję, że się dzieje sporo i już teraz i że jeszcze więcej się będzie działo w tej kwestii, kiedy się ta wojna jednak zakończy. Różne pomysły są, zresztą one były też przed 2022 rokiem i niestety nie wszystkie doczekały się realizacji. Mam nadzieję, że z czasem tego będzie więcej i mam nadzieję, że takie rozmowy się toczą. Generalnie o współpracy gospodarczej, nie tylko w tym sektorze zbrojeniowym, chociaż on jest oczywiście niezwykle istotny, ale też mam nadzieję, że też i w innych obszarach dotyczących współpracy gospodarczej i że to jest tak naprawdę kwestia czasu, kiedy więcej polskich firm, więcej przedsiębiorstw pojawi się na Ukrainie i będzie tam realizować jakieś programy związane z odbudową, no co będzie przynosiło obopólne korzyści i nam, i Ukrainie jako krajowi, który tą odbudowę będzie realizował. Mam nadzieję, że tak się stanie. No do tego jakby atmosfera, do tego klimat dla takich działań, on jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej, można powiedzieć, no bo poziom jednak tego zaufania, wzajemnego tutaj zrozumienia, kontaktów już nie na poziomie rządowym, czy na poziomie jakiejś wąskiej grupy osób, które się to zajmują się kwestiami, stosunkami polsko-ukraińskimi, ale no, kontaktów społecznych, szeroko rozumianych, on jest lepszy niż kiedykolwiek, więc no, wielkim grzechem byłoby tego nie wykorzystać. Na pewno to będzie wymagało wsparcia, taka aktywność firm, przedsiębiorców i tak dalej, czy to zwłaszcza sektora zbrojeniowego, ale też i każdego innego, będzie wymagała wsparcia aktywności polskiej dyplomacji, będzie wymagała wsparcia z strony rządowej dla takiej aktywności polskiej na terytorium Ukrainy. No, ja mam wielką nadzieję, że takie wsparcie się pojawi, że ono będzie, bo tak jak powiedziałem, atmosfera ku temu jest dobra i pewnie no lepsza już pewnie nie będzie. Trudno by sobie było wyobrazić, że ona mogła być lepsza, więc nic też się zgadzam, że lepszej może już nie być. No teraz trochę jesteśmy, że tak powiem, na fali trochę takiego entuzjazmu, tak? Ja bym powiedział, że już właśnie spadamy z tej fali entuzjazmu. Zaczynamy spadać. Jeśli jeszcze nie spadamy, no to może za pół roku, za rok pewnie zaczniemy siłą rzeczy, no bo jednak ten czas upływa, wszyscy jakoś tam no są. Ja właśnie widząc to z iloma partnerami innymi, głośno i o konkretach jest pomiędzy Ukrainą a tymi krajami, no więc właśnie już jestem przez to na tej opadającej fali. Nie wiem tylko, czy jest to wina nieporadności naszych negocjatorów, czy podatności ukraińskich na głosy dotyczące współpracy z innymi krajami. To jest trochę mimo wszystko pewnie właśnie no jesteśmy na fali jakiegoś tam entuzjazmu, tak? Ale ten entuzjazm może zacznie opadać, może nie, ale w ten sposób powiem. Na samym entuzjazmie niczego nie zbudujemy. No, znaczy my się możemy lubić, ale jak przychodzi do biznesu, to będą decydowały konkretne sumy pieniędzy. Kto zaoferuje lepszą ofertę, no to prawdopodobnie będzie tutaj wybrane jako partner dla takiej czy innej inwestycji. Więc dlatego właśnie to wsparcie ze strony tutaj rządu, dyplomacji musi być u nas na wysokim poziomie, jeżeli chcemy wygrywać przetargi, jeżeli chcemy, żeby nasze firmy realizowały projekty na terytorium Ukrainy, no to bez tego po prostu się zwyczajnie nie obejrzy. Nasza oferta musi być nie tylko dobra, ona musi być lepsza od oferty innych krajów, no bo na samym sentymencie daleko tak czy inaczej nie zajedziemy. No taka jest bolesna prawda. Ale mimo wszystko jest to pozytywne, bo mam nadzieję, że przy tym jak
pewnych sprawach władze nasze dzisiejsze wykazały się racjonalizmem w kwestiach ukraińskich, to że nie będzie z tym gorzej, wręcz przeciwnie, że będzie lepiej. Zobaczymy też, co będzie się działo po wyborach w październiku tego roku, a to już jest bliżej, niż by się zdawało. W takim razie, cóż, panie doktorze, dziękuję bardzo za interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo za przedstawione za poglądy i stanowisko. Jeśli się podobało, zachęcam wszystkich do lajkowania, komentowania, do subskrybowania mojego kanału, do śledzenia mediów społecznościowych pana doktora, do dawania rady z reklamami i do wspierania mojego kanału zarówno przez YouTube'a, jak i Patronite, a również jeżeli jest taka możliwość wspierania czymś wartościowym prac, które pisze i publikuje pan doktor Dariusz Materniak. Dziękuję więc raz jeszcze w imieniu własnym oraz Dziękuję. Widzów. Kłaniam się serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.